Ale drodzy podopie... Czemu mam dziurę w szybie? No, to jest moje szyby. To jest jakaś katastrofa, widzowie, naprawdę. Nie wiem, zawsze moje szyby w moim domu wyglądają okropnie. Ja sobie chyba jakąś skrzynkę ze szybami zrobię i zacznę hodować szyby, żeby mieć zawsze całe szyby. Nie wiem, czemu mam zniszczone, ale nieważne, widzowie. Jak wie... O, mam jakieś 19, to sobie naprawię. Jak wiecie, widzowie, moi drodzy, no to... No, wojna powoli dobiega końca z tego powodu, że po prostu mamy giga przewagę. Palionka nie ma nieśmiertelności, w sensie już nie jest nieśmiertelna. Łatwo ją jest zabić. Yeti już jest po naszej stronie, także nie ma żadnego żołnierzyka. Wiadomo, że Dave jest po naszej stronie. Tylko tam jest jeszcze tam tą głowę ma, czy jak to tam, ale jest po naszej stronie, wiadomo. No i tak naprawdę palionka nie ma żadnych punktów zaczepień, w sensie nie ma co dosłownie zrobić, bo ani nie ma bomby atomowej, a mamy podłożoną pod jetywicami, także to jest pierwszy punkt. Całe TNT zarąbaliśmy, więc nie ma jak już wybuchać palionowa, kolejny punkt. No i co, koniec wojny tak naprawdę, widzowie, także musimy tylko ją jakoś przekonać, jakieś papiery, nie wiem, czy mam jakąś książkę, o, mam, tylko to, żeby to nic ważnego nie było. A, to jest stare, no to ja może napiszmy książkę. Oficjalny, uwaga, musimy napisać to, koniec. Koniec wojny, że będzie musiała to podpisać. Oficjalny koniec wojny. Biała flaga dla palionki. Że białą flagę da. Porozumienie. Koniec zniszczeniem wszystkich miast. Wietowic też. I żeby był spokój na palionowie. No nic więcej w sumie nie trzeba tutaj pisać. Ja się też podpiszę, a potem ona podpisze tą książkę jakby. Dobra, czyli mamy już księgę. Po co mi płotek? Mamy księgę elegancko. Pierwsze co pójdziemy po Jetlaka. Sprawdzimy, bo on w ogóle jest, widzowie, w jaskini. Także pójdziemy pierwsze co do Jetlaka. Chodźmy. Kto jest tam pod... Bzyku jest pod ziemią. Co on tam robi? Czemu Bzyku jest pod ziemią? Dziwne. Bo pod ziemią lata, nie mogę. Może coś tam knuje, albo robi sobie kolejkę podziemną, no zobaczymy. Świat pokaże, dobra, tylko musimy tą wojnę zakończyć, widzowie, żeby palionowo się dalej rozwijało. O kurde, ogarnął, tu były dziury, widzowie, ogarnął sobie tutaj. Żetlaginio. Żetlak, dzień dobry! Hello, kurde, no siema. Ładnie, ładnie sobie tu robisz, stary, powoli wszystko nabiera kolorów, powiem ci. Bardzo ładnie, a w ogóle Żetlak robisz daily, słyszałem, nie? Robisz daily. Tak, działa, widzowie. Wpadajcie do Jetlaka, bo Jetlak robi daily. Naprawdę fajne filmy. No dobra, widzę, że już ten jesteś po naszej stronie. Bardzo miło. Ogarniasz sobie tu swoją dawną jaskinię. Ale ja też byłem po waszej stronie. No dobra. To było takie mieszane. No widzowie się nie zgodzą z tobą akurat tutaj, ale to już zostawmy. Już nie ma co się kłócić. A w ogóle, co ty na to, żebyś jakoś... Kurde, bo ja wiem, że ty masz jetowice i będzie trzeba je jakoś zmienić w końcu. Musimy na dzisiaj zakończyć wojnę jakoś. Musimy zakończyć wojnę, aby palionka podpisała te papiery. Ona się nie zgodzi. Jakie papiery? No musi, jak podpisze te papiery, to jest koniec. To jest koniec wojny. Ona nie ma ani, ona nie ma żadnej armii ani nic, nie ma bomby, nic nie ma ani TNT. No ale ona ma, ona duma jej nie pozwoli pewnie. No tak. Ej, dobra, to... nawet jeśli się zgodzi, to co, jak ten ją odmienimy? No to potem już będziemy dalej myśleć, nie? Ważne, żeby podpisała, że nic nie może niszczyć, bo tam tak pisze. No by. Ogarniemy. Bo ona chce mnie zniszczyć. No to wiem, ale właśnie no... Chcemy jakiś spokój, dobro tutaj, prawda? Przyodzieć, jakby to powiedzieć. Zróbmy sobie jakieś lepsze wejście do ciebie, bo tu jest jakoś... Jest no nie kolorowo ten spad tutaj. Kurde, no ogarniemy to w sumie, czekaj, ja już zbiorę no to. No tak, i tak już jest ogarnięte trochę. O, zapomniałem, że ja mogę tak, widzowie, że tu jest... Aha. Kurde, naprawdę i tak to muszę dać tutaj w sumie to nieważne. No nie, wiesz, śnieg robię, w sensie, żeby tutaj poukładać jakieś toalety. Czyli tu jakieś zejście ci zrobić lepsze. Bo masz strasznie stromo, w sensie, żeby stąd wyjść i wejść. No ale mi to nie przeszkadza, ja nie czuję bólu. A, nie czujesz bólu. No dobra, że tak, no jak wolisz, dobra, chodźmy. Chodźmy po ekipkę. Znaczy po Dave'a, bo nie wiem, czy Bzyku tam, Bzyku w podziemiach buduje jakieś tunele, więc nie wiem, czy Bzyku będzie w ogóle. No zawsze coś robi. Bierzemy ludzi, którzy są w domkach w takim razie, no ale dużo osób nie potrzeba tak naprawdę. On jest dalej w podziemiach. Żabson! Dalej coś w podziemiach robi, no to Bzyka nie będzie, ale okej. Chodzę jak do siebie. Cześć Dave! Cześć Dave! Czemu Bzyku w podziemiach coś kopie? Nie wiem, no nieważne w sumie. A chodźmy się go spytać w takim razie. Ej, czym? No nie, no w podziemiach. Ej, dobra, kto mi zamknął drzwi przed twarzą i uderzył mnie w nos? W nos?
nose? To nie ja. On teraz wyciera swój nose, okej? Tak, życie leci, yo! Dobra. Wiping his nose, okej? Żaba Drake, super ci idzie. Dobra, robimy tak, Dave, jaki plan odcinka jest dzisiaj? Planujemy, no nie wiadomo, czy to się totalnie uda, ale planujemy zakończyć wojnę, bo ty nadal masz te przecięcie w głowie. No, ale dzisiaj ja usuwam, dzisiaj jest planowane właśnie, ale to i tak masz chyba gdzieś, nie? Bo i tak już operacja. Jest ta, no, w ta, szpitalu, wiesz, no, palionka jest śmiertelna, ona już nie ma nic do gadania tak naprawdę. Szpital. Także przeczytaj sobie to, powiedz, czy to jest dobre. Aha, no co się? To są zasady końca wojny, palionka to musi podpisać. Oficjalny koniec wojny! Biała koniec wojny! Dla palionki, porozumienie, koniec wojny. Podpis palion. Ona się nie zgodzi! No, musi się zgodzić, nie ma, że się nie zgodzi, nie ma... A, nie ma szans. A jeśli się nie zgodzi? No to będziemy ją dręczyć, no to czekaj, o, ja mam plan, chodźcie, dręczymy ją, bierzemy TNT, jakoś, znaczy nie wezmę dużo, dam wam tylko po ten, żebyśmy tam, a czekajcie, tylko jakaś ale ty podpałka. Masz TNT. Nie, właśnie nie chcę używać, troszeczkę tylko, żeby nie, troszkę zamek uszkodzimy, żeby też jej było przykro, tak jak ona już zapaliła, no bo to zamczyska jej uszkodzimy. Ja mam ona... podpałkę, jakbyś chciał. Masz? O, no. daj mi podpałę, dobra, będziemy kminić. Chodźmy w takim razie co do palionki, będziemy działać. Chodź ty również, Dave. A Dave, ty będziesz dalej. Dave, ty będziesz dalej mówił, że jesteś jakby po jej stronie, czy już masz to gdzieś? Nie, już to stary, mam to gdzieś, bo ona się i tak dowiedziała, stary. Ona po prostu dalej mnie słyszy, ale no już trudno, już nie będę. To ona słyszy, wali, co my teraz mówimy. No tak. A to nie działa tak, że ona słyszy co ten? Tak, jak jest na serwie, tak, słyszy. Ale no tylko dzisiaj to wycinam ten syf z głowy, nie? Dobra, elegancko. Perfect. Chodźmy, no, jest i palionka. Cześć, palionka! Teraz prosił, ja jestem nadal nieśmiertelny. Mhm. Czyli twoja nieśmiertelność, jak widzowie pisali, około działa miesiąc. Więc obstawiam, że moja nieśmiertelność będzie działać podobnie, albo troszkę krócej, albo troszkę dłużej, ale zależnie jak ta potka była stworzona. No zobaczymy, nie mam pojęcia, kiedy jest koniec tej poty. Dobra, palionka, szczerze, poddaj się. Poddaj się, serio. Nie ma szans, ja się nigdy nie poddam. Okej, to ja jestem tutaj na czerwonym dywanie, ja ci opiszę cały przebieg wydarzeń wojny, okej? W jakim jesteś miejscu, żeby ci to uświadomić. Po pierwsze, musiałem wziąć wielki oddech. Po drugie, nie masz nieśmiertelności, jesteś śmiertelna, czyli zwyczajnie mogę zrobić tak i cię mogę zabić, to ci nic nie daje. Jakie fajerwery? No nie, bo ona miała, jeszcze zmarnowała tego. Nie, jak to się nazywa? No ten totem, totem nieśmiertelności. Czekamy na nią. Musi przyjść palionka, bo inaczej ale tutaj ona jest zmęczona. O, no idź tam. O, elegancko i znowu. No widzisz, palionka, tak to będzie wyglądać. Tak to właśnie będzie wyglądać, no. Nie będzie tak wyglądać. O, dobra, na razie nie zabijajmy. Zaraz ją pozabijamy, jak będzie się nie zgadzać. Dobra, palionka, widzisz, jesteś bezsilna. Po drugie, nie masz żadnej armii, nie rób nas w pieroga. Po trzecie, nie masz żadnego TNT ani bomby atomowej. Nie wiem, ani nie możesz zrobić podki na nieśmiertelność. Jesteś aktualnie nikim, nie możesz nic zrobić. I Yeti jest po naszej stronie. To prawda. Ale to nie koniec, ja się nigdy nie poddam. Jestem! Ale... No kurde babo! Dobra, to zacznijmy może... Zacznijmy może od tego. Tak. Żeby wysadzić ci... Wysadźmy ci tron, nie. Tak na początek. Okej, okay, już nie jesteś królem, bo nie masz tronu. Jeszcze? Mam dalej? Dalej mam wysadzać? Dalej mam wysadzać ten zamek? Tak? Palionka, odpuść, to się nie opłaca. Palionka, i tak to przegrasz. Dalej myślisz, że wygrasz, tak? Palionka nie ma żadnych sojuszników, nikt bo ja mam lubi. Taki papier, żebyś podpisała i wszystko będzie git. A my, ani my nie będziemy nic ci niszczyć, no i znowu zginęłaś. No przecież jesteś bezsilna. Ani nie będziemy ciebie zabijać, ani nic niszczyć, tylko ty będziesz musiała robić po prostu to samo, okej? Okay? Wróćmy do starej ekipy, no kurde! Jezus, daj się zamienić, już nie bądź tą demoniczną palionką, co ty masz w głowie? No dobra, no to myk, kolej. No kurde. My, kolejna, no i będziemy tak dalej, do końca zamku, naprawdę stracisz zamek. Let's go! Tak! Nie, ja nie podpiszę. Strukcio! Podpisz to, palionka, w tej chwili, nie masz szans! O kurde, nie no, za to to śmierć. Jetlag, przylatuj tu szybko. Dobra, no to jeżeli tak się bawimy, no to ja odpalam kolejne TNT, naprawdę, nie wiem, palionka, czy ty chcesz, żeby to tak wyglądało. Kolejne TNT. No nie, dobra, ale szczerze? Kurde, palionka, nie wiem, co byś musiała zrobić, ale nie masz szans, no, no nas jest ilu? Bądźmy szczerzy ze sobą, Szybson, nie? Szybson, palionka... Milki, Yeti, ja, Dave, nas jest pięciu. Nas jest pięciu, ty jesteś jedna. I u nas jest jedna nieśmiertelna osoba, co dodatek.
My mamy bombę atomową, ty nie masz. My mamy wszystkie TNT, ty nie masz. Ty nie masz żadnej armii, mamy. Mogę cię nawet podpalić, mogę cię nawet podpalić. Ale to nic nie boli. No i znowu zginiesz, Boże. O Boże, naprawdę. Stop, po prostu Palionka, stop, stop przemocy. Bądźmy zgraną. Podpalmy tą wełnę. Dobra, to czerwony dywan leci w straty. Zaraz cały... O, i znowu zginęła, no przecież zaraz cały zamek się zniszczy, no. Ja nie chcę niszczyć tego zamku, bo wygląda nawet ładnie, mógłbym go przejąć. Ale... Chcę ci pokazać wyższość tak naprawdę, no bo to jest... Nie, to w takim razie ja wysadzę to TNT na Palionowie. No ale ty nie masz TNT. Ale to ci nic nie da, rozumiesz tego? No nie mogę, no przecież idę cię zabić teraz. Słuchaj, jedno TNT na Palionowie to jest 20 TNT w twoim zamku. Nie wiem, no naprawdę... Ja się poświęcę! Ja pierdzielę. Co ci to dało, Palionka? Powiedz ja mi... Ja nie wytrzymam, już nie masz żadnego TNT. Teraz powinno być hehe, no. No dobra, no to leci kolejne TNT. Nie wiem, tak mamy się tak dalej bawić. No i nie ma. Już jest cały czerwony dywan jest zniszczony. Palionka, nie wiem, bo zaraz lecimy do góry. O, zniszczę twój ogród. Idę niszczyć twój ogród. O, tak, tak, zniszcz. Wiem, że zależy ci na tym ogrodzie. Podpalę dech. No to co? To poddajesz się w końcu? Chcesz? Te papiery naprawdę nie są tylko po naszej stronie. Ja specjalnie je tak napisałem, żebyś ty też miała korzyści. Jak ja będę miała korzyści? Że nie będziemy cię zabijać. Nie będziemy cię zabijać, będziesz miała spokój, no. Nie, nie podoba mi się to. No dobra, no to lecimy. No dobra, ogród leci w straty. Masakra, masakra, naprawdę. Palionka, dalej? Dobra, no okej, to w złoty środek teraz trafię, idę do twojej sypialni. Kurde. Idę zniszczyć ci sypialnię. Jak mamy się tak dalej bawić, idę zniszczyć ci sypialnię, okej? Sypialnia. A to zanim sypialnie, to zniszczę ci. Chodź tu do góry. Kurde, zbieram wszędzie te itemy, których nie chcę. Chodź, Palionka. Ja naprawdę nie rozumiem, czemu ty się jeszcze nie zgodziłaś, nie? Zostaw. To mnie nie boli. No i elegancko. Co? Nie masz. Już? Koniec? Chcesz podpisać papiery, żeby zamek... O, i ty widzisz, nawet Yeti odpala, widzisz, Yeti odpala. No właśnie, poddaj się, nie masz szans! Już? Wystarczy, że się zgodzisz! Nic ci to nie zaszkodzi, przestań! Nie, ja nie mogę się poddać. Nie wytrzymam. Dobra. A to ci nic nie da, serio. Więcej odpalam, to już teraz odpalam. Co? No to już, tak? Już? Już? No daj mi ten papier. Chodźmy na dół. O! Jezu, ile można? Czemu to jest tak drewno poukładane? No bo ja to wyrzucałem, bo to drewno. Dobrze, uwaga, masz książkę, musisz ją podpisać, żeby to było podpisane Palionka, tak? Przeczytaj na głos. Oficjalny koniec wojny, biała flaga na Palionki, porozumienie, koniec zniszczenia wszystkich miast i żeby był spokój na Palionowie. Nie podoba mi się to, bardzo jest to... No to idę wysadzać dalej TNT, jak Palionka, tego nie podpiszesz. Palionka, kurde, zgódź się, będzie spokój w końcu, no! Kliknij, podpisz i napisz Palionka. No dobra, już proszę. Ty to podpisz? Nie! Co się stało? Wyrzuciłaś to do lawy! Ale podpisałam to! No co robicie? Nie podpisałaś! Ty oszustko! Nie podpisała tego i to oszukała, Boże! Nie wytrzymam, naprawdę. Nie wytrzymam. Ale to powiedz też słownie, że się zgadzasz na to. Umowa słowna to też umowa. Nie ma ciężko, z słowami to już będzie przynajmniej lepiej niż na papierze, no. Lepiej to zrób, bo to mam to, ja to nagrywam, więc będzie udokumentowane, mów. Zrób, bo to wysadzę. Że się na to zgadzasz, na te warunki, że nie będziesz nic niszczyć, nie będziesz nas zabijać, my też ciebie nie będziemy zabijać, już? Tak? Koniec wojny? Czekaj, to nie może być jeszcze koniec wojny. Chwila, bo ja mam tyle planów przygotowanych. Nie ma, to jest koniec, już przez. Ale każdy z twoich planów nie wypali, to nie ma sensu. Dajcie wody! Nie wiem. No pierdziele, jeszcze to jetlag się zajara. No powiedz, już mam dosyć, Palionka, ile można? Ja też nie wiem, zostawcie mnie w spokoju najlepiej. Zabiję cię. No jeszcze mów. No nie wysadzaj, no niczego już. No nie wysadzę, jak powiesz, że się zgadzasz.
Poczekaj, Jezus, palionka, ta rozmowa trwała 10 minut za długo, no zgódź się po prostu. Jestem w szoku, że tak długo trwa, naprawdę, jestem w szoku, że ty... Co ty masz w głowie, naprawdę? No dobra, niech on będzie, co mam powiedzieć? Nareszcie, no ale widzisz, że nie masz szans, powiedz, że nie masz szans, no powiedz to. Nie mam szans, ja jako palionka zgłaszam. No, nareszcie, koniec tego syfu, teraz trzeba jeszcze tylko cię zmienić w starą palionkę. Że tak, i po co ty ją zamieniałeś? W ogóle ciebie tu powinniśmy potraktować jako źle. Właśnie, no, nie mogę, naprawdę. Dobra, palionka, dajemy ci spokój. Masz przestać atakować. Przestań niszczyć palionową. No. No, nie interesujesz mnie twoje zdanie na razie. Tylko, że ty nie masz już gdzie iść. Dobra, chodźcie, naprawdę, dobra, wygraliście panowie. Jestem tak zmęczony tą rozmową z nią. Ja też, ja tak zmęczony, już nie mogę, naprawdę, już wystarczy mi tego. Nie mamy niestety papieru, ale mam nagrane, więc jest dowód i tak rzeczowy. Widzowie, stawiajcie łapę do góry, subskrybujcie kanał. Udało nam się przekonać palionkę, wygraliśmy wojnę! I widzimy się Let's go! Jutro, na razie.